Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ograniczenia limitu wydawanych koncesji na sprzedaż alkoholu. Tak jak powiedziałem w tak zwanym głosie za, że ilość koncesji, które miasto ma do rozdysponowania, jest jeszcze z tego co wiem nie skonsumowane, tak powiedział, ale nasza, ale proszę spokój, zarząd też, ale nasza uchwała powinna jakby ukierunkować działania bardziej ograniczające wydawanie tych koncesji, które są jeszcze do wydawania, że tych punktów jest naprawdę dużo na terenie miasta Krakowa i ograniczenie handlu, że tak powiem, napojami alkoholowymi, żeby nie było to tak dostępne, jest w opinii zarządu konieczne. Oczywiście tutaj jeszcze jest jedna rzecz, która jest ważna, żeby w jakiś sposób skuteczniejszy ingerować tam, gdzie jest problem ze sprzedażą alkoholu nieletnim, nietrzeźwym, gdzie te sklepy w jakiś tam sposób nie dbają o swój interes. Bo to jest tak naprawdę dbanie o swój interes, czyli dbanie o wizerunek również placówki handlowej. Otwieram dyskusję na ten temat. Proszę bardzo, pan radny Puczkowski. Panie przewodniczący, jak wszyscy wiemy, alkohol jest towarem spożywczym. I ja generalnie jestem przeciwko sprzedaży alkoholu, ale w określonych punktach, to znaczy przy kościele, przy szkole, przy żłobku, przy przedszkolu, w takich punktach. Natomiast globalnie, podejmując taką uchwałę, że jesteśmy przeciwko, to znaczy, że jesteśmy przeciwko wolnemu rynkowi. Jeśli podejmujemy taką uchwałę, że mamy ograniczyć, bo jeśli są takie miejsca, gdzie nie występuje przedszkole, nie występuje szkoła i tak dalej, to co w imieniu kościół, to dlaczego się nie zgodzi, że ktoś tam ma sprzedawać? Więc za globalny, nie, bo to jest przeciwko wolnym rynkowi, ja jestem za wolnym rynkiem. Okay. To tyle, to jest mój głos. Dziękuję bardzo. To jeszcze chciałbym w temacie pan radny Jarosz. Proszę bardzo. Niestety ktoś ustalił taki limit na nasze miasto i usiłowałem dojść, kto zrobił ten limit. 2500 punktów sprzedaży alkoholu na miasto Kraków. W tej chwili jest coś ponad, niewiele ponad 2300. 2330. I jest to już dzisiaj, widzimy, że jest to tak nasycone. No, ja tutaj głosowałem przeciwko pozwoleniu na sprzedaż, na jeszcze jeden punkt sprzedaży alkoholu na moim niewielkim osiedlu. Ale okazało się, że to protesty były no, bezzasadne, no bo ileś tam metrów jest od szkoły, od kościoła jeszcze dalej, więc okazało się, że można tak najbardziej. I poprzedni splajtował, ale ten już należy do sieci, więc prawdopodobnie będzie dobrze prosperował. Jest to problem, który tutaj narzuciła nam Rada Miasta jakąś uchwałą, że 2500 limit, że jest 2500. Już dzisiaj widzimy, że jest to za dużo i uważam, że ta inicjatywa dobra jest, żeby wreszcie ograniczyć tę ilość punktów sprzedaży alkoholu. A także uważam, że niepotrzebna jest sprzedaż alkoholu przez 24 godziny na dobę. I to też należałoby ograniczyć, więc miejmy nadzieję, że może za jakiś czas przyjdzie jakiś wniosek z Rady Miasta, pana przewodniczącego, czy prezydenta miasta, że może jednak wystarczy jak tak do 22 lub 23 ktoś sobie zakup. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze w tym temacie? Pan radny Puczkowski. No, proszę państwa, nie mogę się tu zgodzić z moim szanownym przedmówcą, dlatego że to panie radny, wszyscy wiemy, że pan w ogóle nie pije alkoholu. Czy chcemy wrócić do tego, żeby były meliny z powrotem? Przecież proszę państwa, jeśli jest popyt, to i będzie podaż. To nie dzieje się tak, że zlikwidujmy, proszę państwa, nie między sklepem nie sprzedawać to, co ludzie przestaną pić. Gdyby to była taka prosta zasada, to już dawno by państwo to zrobiło. To nie jest tak, proszę państwa. To nie problem jest w ograniczeniu, że zrobił tak jak przedtem było od 13 alkohol. Nie pamiętamy tych czasów, ja akurat pamiętam. Są młodsi koledzy tutaj, to może nie pamiętają, ale ja pamiętam od 13 to co? Nie piło się przed 13, nie pili ludzie przed 13? Pili, proszę państwa, tylko kupowali na melinach. To chcemy, żeby z powrotem meliny wróciły? No proszę państwa, naprawdę bez przesady. Jest demokracja, mamy wolność rynkową i ja jestem za wolnością rynkową. Natomiast mówię, ograniczenia tak, ale tylko w odpowiednich miejscach. Szkoły, przedszkola i tak dalej. A tak to jest demokracja. Kogoś stać, żeby tworzyć miejsce pracy, niech tworzy, proszę państwa. A jak ktoś
nie spożywa w ogóle alkoholu, no to rzeczywiście to dla niego w ogóle mogą być zamknięte sklepy. Najpierw pani Maria, to jest sama sklep. Proszę bardzo. Państwa, ja też się przyznaję, że ja się nie spożywam alkoholu, ale proszę Państwa, tu się z panem Buczkowskim. Z panem Buczkowskim się nie zgodzę, bo pan Buczkowski już jest młodszy, nie pamięta, ja już jestem starszą osobą. Uczyłam w szkole te 31 lat, więc wiem, co było, jak moje dzieci szły do 115, proszę Państwa, i od rana na ławkach w Menele siedzieli, od rana pili alkohol. Czy Państwa dzieci się skarżyły, że zaczepiali, że... Ale Pani Anna, proszę nie przeszkadzać. Także, no ja jestem, proszę Państwa, przeciw, bo ja nie chcę rozpijać młodzieży, jestem przeciw i papierosom, bo to szkodzi organizmowi, i przeciw narkotykom, i przeciw alkoholowi. Ja w takim razie adwocem tylko chciałem powiedzieć, adwocem. Pani radna, skoro było za pani czasów od 13 sprzedaż alkoholu, to gdzie kupowali przed 13 i przed szkołą wszyscy siedzieli? Ale panie proszę, panie wcześniej pracował. Ale panie radny, nie rozmawiamy. Za chwileczkę, tutaj pani radna Łoś i później pani tutaj radna Grzegorz. Ja chciałam zapytać, czy my wiemy do ilu tych punktów będzie ograniczenie wprowadzone i jak będzie wyglądała później zasada przyznawania, czy to pierwszy, ten lepszy? Czy no jeśli to będzie tak, że te osoby, które mają już koncesję w momencie wygasania będą musiały jak najszybciej składać przedłużenie, bo jeśli w międzyczasie jakiś punkt skoczy na ich miejsce, to ich koncesja nie zostanie przedłużona. Czy wiemy, jak to będzie, tak jakby się odbywa? Znaczy nasza intencja jest taka, a jakie, jaki sposób będzie robienia tego, to już jest sprawa wydziału, który te sprawy reguluje, bo oni mają do tej pory procedury, które określają, w jaki sposób się udziela tej koncesji, prawda? W jaki sposób można je stracić. I co się dzieje w momencie, kiedy ktoś ma koncesję i chce ją przedłużyć. To są regulacje. My tylko wnioskujemy o to, żeby ilość tej koncesji w Krakowie była mniejsza limitu niż do tej pory. Ale nie mniejsza niż do tych punktów, które mają koncesję? Nie. Myślę, że na razie nie ma takiego zagrożenia. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby w jakiś tam sposób pokazać, zaznaczyć nawet to, że panie radny, szanowni państwo, będzie dłużej ze względu na to, że będę musiał dyscyplinować państwa. Myślę, że tutaj tak, przepraszam, rozmowy, jeżeli ktoś chce prowadzić w trakcie, to bardzo bym prosił opuścić salę i wtedy będzie można porozmawiać. No, szanujmy swój czas i jest to czas poświęcony Radzie. Jeżeli będzie wniosek o zamknięcie dyskusji, będziemy głosować taki wniosek. Na razie nie było takiego wniosku. Czyli nie wiadomo, od jakiej ilości to ograniczyć. Czyli nie to, to my wnioskujemy o to, żeby limit dostępnych koncesji był ograniczony. Aczkolwiek z tego co wiemy, że on już jeszcze nie jest wyczerpany, bo ma 2000, tak jak powiedzieliśmy sobie, 2330, żeby nie robić tego. Chociaż nie ma w tym momencie, jak widać, bo jest jeszcze jakiś tam margines, który... 170. Na przykład, prawda? Na cały możemy tak. Ograniczyć, rozumiem, to 170 może być ograniczone. Może być teoretycznie tak. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, to jest tylko nasz zwrócenie uwagi, nasz głos w tym, że pokazujemy, że to jest taki temat, który dla nas jest ważny. Ważny ze względu na to, że martwimy się, w jaki sposób można tej skutecznie dopilnować tego skuteczności wyegzekwowania przez Straż Miejską, na przykład pilnowania tych rzeczy związanych ze sprzedażą alkoholu, dbaniem o te obiekty i tak dalej. To jest oczywiście już po naszej stronie również, żebyśmy się tutaj w jakiś sposób włączyli skuteczną ochronę, między innymi też młodzieży przed tym, żeby nie została, żeby te produkty nie były sprzedawane. Pani Bożena Grzegorz, później Wilczycki Grzegorz. Każde skrajne stanowisko jest stanowiskiem niebezpiecznym. Zarówno stanowisko takie, że nie powinno być w ogóle swego zadowolenia, jest skrajnym stanowiskiem i no nierealnym, bo prawdę mówiąc faktycznie byłoby tak, jak za czasów prohibicji w Stanach. Ale z drugiej strony faktycznie ukazały się na internecie takie artykuły, w których porównywano ilość sklepów z alkoholem w poszczególnych miastach. No i Kraków faktycznie, nawet tam było taki chyba tytuł był, który mnie jak zburzył, że zagłębie alkoholowe. Znaczy na pewno sprawa troszkę rozdmuchana w związku z tym, że taka uchwała jest przygotowana przez Radę Miasta. Ale z drugiej strony tak, wiadomo, jak ktoś chce kupić alkohol i chce się napić, to kupi. Czy on kupi to na Melinie, czy on to kupi w kiosku jakimś, czy w markecie. Dla chcącego naprawdę nie będzie nic trudnego. Ale z drugiej strony, może i faktycznie to, co widzimy w tej chwili, że idąc nawet do Rady Dzielnicy,
widzimy po jednej stronie, po drugiej stronie, po trzeciej stronie, całą noc. Może to jednak faktycznie jest przesada, więc chciałabym za tym... A ile metrów kwadratnych by... W sensie takim, że praktycznie ilość tych punktów, chociaż z drugiej strony, to jest zastanawiające. Przecież te punkty, jeżeli nie miałyby obrotu, to wypadły. Czyli obrót jest, iż tak powiem, zapotrzebowanie społeczne, jakbyśmy to nie określili, jest w jakiś sposób. Ale wydaje mi się, że nie będzie wylaniem dziecka z kąpielą, jeżeli ilość nowych koncesji zostanie ograniczona. Proszę bardzo, pan Pińczycki. No, pani radny mówi, jeszcze wcześniej była już taka sytuacja, że był limit. I wtedy to wyglądało właśnie tak, że jak był wypełniony, jak zwalniałaś koncesja, to ktoś tam musiał wybrać taką wolną. Natomiast ja też jestem za wolnym rynkiem, ale z drugiej strony jest tak, że te sklepy, które już istnieją, one nie znikną, to będą funkcjonowały, a chodzi o to, żeby nie występowały co 50 metrów i tworzyły nowe problemy w dzielnicy, czyli jakieś chuligańskie zachowania, jakieś wybryki i tak dalej. To jedno drugiemu nie przeczy. Okej. Ja chciałbym spytać. Pan radny Buczkowski, później pan. Proszę państwa, więc jeszcze raz powtórzę, że jestem przeciwko ograniczaniu takich sytuacji globalnie. Dlaczego? Dlatego, że to mi się kojarzy z taką oto sytuacją, że zebrało się jakieś lobby sklepowe, monopolowych, które zwróciło się powiedzmy do jakichś polityków szczebla samorządowego i mówi tak, słuchajcie, koledzy, szanowni, dość i basta, wystarczy nas tutaj na rynku, bo jak będzie więcej, to my się nie najemy. Proszę państwa, jestem przeciwko ograniczaniu i przeciwko lobbowaniu w ten sposób. Powtarzam jeszcze raz, kościół, szkoła, przedszkole tak. Natomiast, proszę państwa, jestem przeciwko. Gowin, minister, co zrobił? Uwalniał zawody, proszę państwa. Uwalniał, prawda? Nie po to, żeby po to, że jeśli ktoś chce i ma popyt, to niech otworzy, proszę pana. Nie sklep jest problemem. Nie sklep jest problemem. Jak to mówią, nie knajpa rozpija i nie kościół naprawia. Jak ktoś jest zły, to choćby chodził do kościoła i się modlił, to zawsze będzie zły. I tu się zawsze będzie zły. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomek Krzysztof. Ja muszę się mylić w ilości, ale z tego co mi się wydaje, tutaj może mnie tylko poprawię, ta ilość to było 2000 ograniczenie. To zostało zwiększone, kiedy Kraków zaczął mieć problemy z budżetem. Natomiast no choćby to było 2000 czy 1500, powiedzmy, że 2000 jest 2330, to też z jednej strony jest to 330 miejsc pracy. Otóż to. Na to też musimy zwrócić uwagę. U nas w dzielnicy powinno być więcej punktów i więcej pieniędzy powinno wpływać do naszej dzielnicy na inwestycje, tylko za podatki. Okej, dobrze. Ktoś jeszcze w tym temacie chciałby zabrać głos? Nie widzę, a więc zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Ograniczenia. Ja się wstrzymam, jestem na nary. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Czyli jest... Stwierdzam, że Rada w 2016 podjęła uchwałę w sprawie ograniczenia limitu wydawanych koncesji na sprzedaż alkoholu.